Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Jak wiecie zapewne, uwielbiam metafory i uwielbiam różnego rodzaju przypowieści i historie, które mają nas czegoś nauczyć. Dziś kolejna historia zaczerpnięta z takiej przestrzeni Points of View, ponieważ z książki, która jest do kart The Coaching Game. Bono Miller Hill jest profesorem genetyki na Uniwersytecie Kalifornijskim. I pewnego razu opowiedział swoim studentom historię, kiedy on był jeszcze uczniem. Na lekcję fizyki przyszedł nauczyciel i powiedział uczniom, poinformował, że dzisiaj będą nietypowe zajęcia. Zajęcia będą na dziedzińcu szkoły i tam przez lunetę będą obserwować ciała niebieskie. No i rzeczywiście profesor wystawił cały aparat, powiedział uczniom, żeby mogli dobrze zobaczyć, żeby dostrzec, muszą za każdym razem ustawić ostrość. No i kiedy podszedł pierwszy uczeń i powiedział, że nie za bardzo widzi, profesor jeszcze raz ze spokojem wyjaśnił, w jaki sposób należy ustawić ostrość. Benno Miller Hill był jednym z ostatnich, którzy czekali w kolejce, żeby oglądać ciała niebieskie. No i tak mijała lekcja, wszyscy uczniowie podchodzili w momencie, kiedy nie za bardzo widzieli. Nauczyciel mówił, że należy ustawić ostrość, no i wszyscy widzieli to, co mieli widzieć. I kiedy przyszły profesor podszedł do lunety, mówi, że on nic nie widzi. Wtedy już profesor się zeźlił i mówi, no idioci, tyle razy powtarzałem od początku lekcji, że jeżeli nie widzisz, to musisz ustawić sobie ostrość. No, Benno Miller Hill pokręcił tą ostrością, no i mówi, ale profesorze, ja nadal nic nie widzę. Profesor bardzo zeźlony podszedł do lunety, spojrzał przez nią, no i zamarł, ponieważ przez całą lekcję obiektyw był zasłonięty. Co z tej historii wyniesiesz, to twoje. Czy masz odwagę w życiu przeciwstawić się i powiedzieć, że obiektyw jest zamknięty? Czy raczej widzisz to, co ci każą widzieć? Pomyśl o tym dzisiaj. Miłego dnia.